Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Tym razem, razem z Pawłem, pokażemy Wam, jak wykonać ten oto przepiękny jesienny makijaż. Chociaż muszę powiedzieć, że w trakcie naszego makijażu, tworzenia tego makijażu, troszkę zmieniły się plany, ale musicie koniecznie zobaczyć dalej, jak on powstawał i jakie kosmetyki używał Paweł. No właśnie, powiedzmy jeszcze może trochę o tych kosmetykach. Tak w ogóle to dzień dobry. Dzień dobry, witajcie kochani. Dziękuję Anitko, że jestem dzisiaj u Ciebie na kanale. Słuchajcie, ten makijaż, który wykonałem Anicie, oczywiście miał być troszkę inny, ale Anita ma taką urodę, że aż się prosi o to, żeby coś więcej nałożyć. Słuchajcie, to też od Was będzie zależało, w którym momencie możecie powiedzieć stop. Prawda, tak. Anita? To czy będzie kredka czarna, czy będzie brązowa, czy ona będzie w odcieniu burgundu, nie ma znaczenia. To jest tylko i wyłącznie Wasza osobista decyzja. No właśnie, ale stawiamy jesienią na jakie kolory? Jesienią stawiamy na takie kolory, trochę miedziane, trochę takie, żeby było trochę tego różu, tego złota, tej śliwki, no bo jednak co sezon to się powtarza. Tak. Mhm. Ja no dobrze, pokazuję. No i właśnie, pokażmy o. Słuchajcie, Estée Lauder wypuściła najnowszą kolekcję Duro Olowiu. Duro Olowiu to jest w ogóle projektant mody z Londynu i pan, słuchajcie, uwielbia kolaże. Stąd takie bardzo przepiękne ciekawe opakowania. Jeszcze Wam pokażę, może tutaj opakowanie pomadek. Naprawdę niesamowite, słuchajcie. Przepiękna kolekcja, zresztą mogliście widzieć ją u mnie na Instagramie, no zobaczcie. Naprawdę bardzo fajna, ciekawa, limitowana kolekcja, ale uwaga, musimy tutaj podkreślić, że jest ona dostępna tylko i wyłącznie stacjonarnie w sklepach marki Estée Lauder, jak również na stronie marki Estée Lauder. Nie ma jej dostępnej ani w Sephorze, ani w Douglasie, więc tam musicie sprawdzić. No dobra, pokażmy może jeszcze te paletki. Tak, palety wyglądają w ten sposób. Były to dwie palety, są to dwie palety, przepraszam. Tak, my dzisiaj zdecydowaliśmy się z Anitą na tę paletę. I teraz tak, miały być dwa kolory, tych kolorów zobaczycie, że jest nieco więcej. No ze względu, ale nie zdradzajmy nie zdradzam. Lekkie obudowanie, takie podkreślenie oka i tak dalej, bo pamiętajcie zawsze o anatomii, to czy użyjecie dwa, trzy i tak dalej, nie ma znaczenia. Ważna jest linia rzęs, powieka, część ruchoma, załamanie powieki. To są najważniejsze miejsca na powiece, tak? I wtedy po prostu się bawimy i coś tam pięknego tworzymy. Także ta paletka dzisiaj jest u Anity. Cieniuje się wyjątkowo, ma doskonałą pigmentację, niesamowita mięsistość, jeżeli chodzi o aplikację i nałożenie cienie na powiece. Także polecamy Wam bardzo, bardzo serdecznie. No i cienie można oczywiście ze sobą łączyć i też budować różne kompozycje na okolicy naszego oka, żeby ją tak, podkreślić. Dokładnie, tak? Także polecamy Wam tę paletkę absolutnie. Słuchajcie, to co jest mega świetne, to ta kredka. Przepiękna, ja się w niej zakochałam. Tak, kredka w kolorze numer 12 Burgund. Coś niezwykłego, ona po aplikacji po prostu no, wychodzi z niej śliwka, fiolet, no taka kredka, której tak naprawdę nie mamy. I jest też bardzo miękka, więc bardzo fajnie pracuje się na oku. A poza tym zobaczcie, ta kredka też ma tutaj taką ciekawą końcówkę, a taką gumeczkę. Tak, tak. Można sobie nią rozetrzeć. Mhm. Można dzięki temu wykorzystać kredkę jako cień. Dokładnie. No i mamy też w kolekcji dwie pomadki. Tutaj mamy akurat jedną, która jest naszym, moim zdaniem, Twoim zdaniem, naszym zdaniem najpiękniejsza. Tak. Zobaczcie. To jest czerwień. Co prawda ta czerwień się nie pojawiła dzisiaj u Anity, ale czerwień pamiętajcie na każdą okazję gdzieś na no wielkie bo to jest wyjście. Klasyk. Tak. Klasyk. Każda kobieta powinna mieć w swojej kolekcji jedną czerwoną pomadkę. Dokładnie. Taką, która będzie idealnie dopasowana do jej koloru ust, karnacji, ale też koloru zębów, prawda? No oczywiście ta czerwień jest naprawdę wyjątkowa. No i słuchaj, jeszcze nie wszystko, bo tutaj kilku produktów użyliśmy. Ja tak tylko chciałbym powiedzieć jeszcze a propos cery, bo wiem, że zawsze też koleżanki, widzki twoje. Tak. Koleżanki też. Pytają, co miałaś na twarz nałożone. Otóż słuchajcie, dzisiaj u Anity nałożyłem podkład Double Light. To jest ten podkład. Użyliśmy innego odcienia niż Anita zazwyczaj używa, ze względu na to, że jesteśmy praktycznie po wakacjach. Tak, po lecie ciemniejsza tak. Skóra. I też mamy ciemniejszy podkład. Użyliśmy nowego korektora rozświetlającego, który ma mnóstwo odżywczych składników. I rzeczywiście ten efekt był widoczny w aplikacji, prawda? Tak. Także to Wam polecam. Od razu się odczuję, zresztą ja nawet teraz mogę Wam zdradzić, że mam ten korektor przecież tutaj w okolicy oka. I jest bardzo taki komfortowy. Ja czuję to nawilżenie tutaj. Mhm. Jeszcze mi się to Paweł nie wchodzi. I nie wchodzi w ogóle w linię w załamania. A tego nie wiem, to będziemy dopiero sprawdzać. Ale poczekaj, nie zdradzajmy wszystkiego. Dobra. Bo widzę, że chcesz tu opowiedzieć o kosmetykach. Dobrze. Dowiecie się w trakcie filmu. Także słuchajcie, zabieramy się za robotę. Zapraszamy Was do oglądania. I zaraz zobaczycie, jak powstał ten piękny makijaż. I never be stopped by you. I never thought I
kolumnowy korektor. Świetnie. Jest po prostu... Poczekaj, właśnie może pokażemy ten korektor do kamery. Co to za korektor? Nowy. Czym on się różni od tego wcześniejszego? Ten jest silnie nawilżający i odżywczy, dodatkowo rozświetla. O. Jest na cienie, opuchnięcia, no i bardzo silnie odżywia skórę. No to dobrze. To coś dla wszystkich kobiet, które mają bardzo suchą skórę pod oczami i myślę, że też dla takich w dojrzałym wieku. Mhm. No jest rozświetlenie. Widać. Na powiekę w momencie, kiedy nie mamy żadnej bazy, wiadomo, korektor jest świetną bazą. Może ty znasz jakiś dobry patent, albo mógłbyś zdradzić tutaj moim widzkom, co robić, żeby nie odbijały się noski tutaj od okularów, albo też nawet nie tyle nie odbijały noski od okularów, tylko chodzi o to, żeby ten makijaż nie schodził w tym miejscu. Nie ma rady. Nie ma rady. Więc nawet najwięcej pudry jak nałożysz, to później jak przygniatasz sobie oprawką, noskami, to generalnie ciepło się tam robi, tak? To się gotuje, to się rozpuszcza. Czyli tak naprawdę najlepiej by było po prostu ominąć tę okolicę. Najmniej pudrować w tym miejscu. Dobrze. Najmniej podkładu, ale to nie jest naprawdę. Samą okulary czasami jak nałożę BB krem, to się wszystko odbija. No ja też wiem, no ale wiesz, dziewczyny się pytały, czy ty znasz właśnie jakiś taki patent albo coś, co można by było stosować. Tak, nie ma szans. Oczywiście na samym początku, jak od razu przypudrujesz skórę i nałożysz okulary, to tak nic ci się nie odbije, tak? No ale skóra pracuje, make-up pracuje. Temperatura skóra jest ciepła, też. Temperatura właśnie, także tutaj to wiesz, niestety nie ma opcji. Nałożymy teraz puder w kompakcie, taki Double Wear. No dobra, co teraz? Bronzer. Najnowszy bronzer. Najnowszy w zasadzie, ponieważ zmienił opakowanie. Bronze Goddess. Też całe wakacje używałam. Tak się wygląda. Tylko, że ten ładnie się prezentuje od mojego, ale... Tradycyjnie nakładamy róż 310. Akurat nowe róże się nie pojawiły. Na razie się nic nie zapowiada, żeby się pojawiła nowa technika aplikacji różu. O, dobra, pokazuję. Słuchajcie, uśmiechamy się. O, i na najbardziej właśnie tutaj stojące poduszeczki. Poduszeczki. Podamy. A dlaczego nowa technika? Dlatego, że to jest jakby podejrzane troszkę z backstage'u przygotowywania gwiazd na ściankę, ponieważ jakby odeszło to konturowanie. Nie ma konturowania, a jednak musi się coś pojawić. A żeby nie imitować tego konturowania, tych takich linii, to po prostu róż teraz nakładam mega naturalnie takim typowo słowiańskim urokiem, tak? Czyli tutaj na policzkach tak najbardziej uśmiechniętych partiach. No, nie wiem, ja to mówię kućki zawsze, dobra, tak? No bo wiadomo. Uwaga. W razie czego, jak będzie mi się tutaj coś uwypuklać, to nie są wypełniacze, tylko to wina Pawła. Tak jest. ten efekt jest naprawdę piękny, bo on będzie ślicznie będzie wyglądał. Mamy to. Jedziemy to teraz co? Teraz oko. Jedziemy z oczami, zamioczko. Korektor właśnie nakładaliśmy, wiadomo, powieka jest mobilna, ona się rusza. Mokra jeszcze. Jest mokra, to korektor pracuje i to jest naturalne, tym się nie przejmujemy. Okej. Okay. Paleta. Mamy dwie palety. No właśnie. Najnowsza kolekcja Estée Lauder i generalnie Duo Olive dla Estée Lauder. Przepiękne są dwie piękne palety, zobaczcie. Aha. Jesienne, przepiękne kolory. My korzystamy dzisiaj z tej palety. No dobra, a pokaż Paweł, które tutaj do kamery, które będziemy cienie nakładać. Już pokazuję, tylko wezmę sobie ten zek. O, tak. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na
ten kolor? Tak. I na ten kolor. Pięknie. Ale pamiętajcie, że tę paletę możecie stosować na różne tutaj jakby kombinacje. Możemy łączyć te dwa kolory, można łączyć tylko matowe, można te kolory, te. Można bawić się ten kolor z tym kolorem, ten z tym, ten z tym. Generalnie daje mnóstwo możliwości. No właśnie, ale powiedz mi Paweł jeszcze, czy to jest ta kolorystyka, bo ona jest taka typowo jesienna, a dzisiaj też trochę robimy taki makijaż. Czy mogą ją wykorzystać też w kobiety starsze? Panie, na przykład po 50. Jeśli tak, to który byś kolor zaproponował? Mogą, ale bardzo niewielkiej ilości, dlatego że tutaj zobacz... Dużo błyszczących. Trzy matowe cienie do 5 takich migoczących, ten w zasadzie najbardziej. Czyli lepiej byś radził wykorzystać ewentualnie te, które są matowe i odrobinkę może błyszczące? Tak, odrobinę. Oczywiście ona będzie pięknie wyglądała u pani dojrzałej, ale myślę, że jednak u pani dojrzałych to ta paleta się sprawdzi. Teraz z tymi zieleniami. Tak, bo to są takie kolory ziemi. Te kolory ziemi jeszcze dodatkowo kiedy wzmacniają, bo u kobiet dojrzałych trzeba tego wzmocnienia tak naprawdę w makijażu, to wtedy rzeczywiście ten efekt jest mega. No dobra, to, to co, jedziemy. Tak. Zaczynamy, słuchajcie, od tego cienia. O, nabieramy, o, nadrobinki. Zawsze sobie ten nadmiar jakoś delikatnie szykujemy. Ja sobie wiesz co jeszcze zrobię? Po chwilę temu pogadaliśmy. Ja dołożę jeszcze sobie tylko tego korektora. Dosłownie kropelki, o, żeby było doskonała przyczepność na powiece. I teraz tak, na górę idzie właśnie ten różowy cień z drobinami. Na zasadzie takiego delikatnego wklejania. A dobra, a powiedz mi, jak z intensywnością tych cieni? Czy one są takie dobrze napigmentowane? One są bardzo dobrze napigmentowane, natomiast ten cień można podać i palcem i... Widać? Mhm. I palcem i... Zrobimy tak. I pędzelkiem. Ja to lubię pędzelkiem napalić. Jedziemy z kredką, czyli nasz burgund, jest to kredka numer 12. I co robimy? Robimy kreskę po to, żeby zagęścić pięknie linię rzęs. Zamykamy oczko, lekko podnosimy wewnętrzną komisję. Słuchaj, ta kredka jest po prostu przepiękna. Ona tak się ślicznie łączy z tymi cieniami. Zobacz, jak się ładnie tu błyszczy. No. Na dłoni zrobienie sobie kreski tą samą kredką i zebranie tej kredki z dłoni pędzelkiem, a następnie rozcieranie na powietrze. O! Wtedy bardzo fajnie, otóż, wyrównuje się ten cień na powietrze, tak? Bo nie jest pędzel czysty, czyli nie robi takiego graficznego efektu wycieniowania, tylko właśnie idzie patrzeć. Czyli co, normalnie rysuję sobie tak, troszkę tutaj coś takiego na dłoni. O. Biorę sobie na pędzelek, nie wiem czy to widać. Widać, widać. Nabieram i przechodzę do cienia. I dopiero rośnie. A super. I teraz tak, jeżeli chodzi o górę, najpierw był cień, potem była kredka. Jeżeli chodzi o dół, jest najpierw kredka, potem jest cień. A, tak, dobra. Zacznijmy górę. I tutaj ważne jest, żeby troszeczkę ta kredka była na tak na linii, ale nie centralnie na linii wodnej. Ale wiesz co, Anitko? Mhm. Tak sobie myślę, że... Zmienisz... Nie, troszeczkę dodam tego. Dobra. Tylko w zewnętrznym kąciku. Ale poczekaj, pokażemy, którego. Słuchajcie, tego najciemniejszego. Dobra. I te cienie po coś jednak są, prawda? Żeby... Dobra. Żeby się nimi bawić. Tak. Spójrz na dół i zamykam łóżko. Paweł, czy będziesz teraz jeździł gdzieś po Polsce? Masz jakieś plany wyjazdowe? Coś tam mam, ale nie mam do tego pojęcia gdzie. Jeszcze nic nie wiesz? Nie wiem. Czyli trzeba śledzić twój Instagram, żeby dowiedzieć się gdzie będziesz i w jakich miejscach. Gdzie będzie można cię spotkać. Dobra. Wiesz co, kolejny mogę dodać cień? No dobra, niech będzie. Słuchajcie, miało być dwa, ale Paweł już po prostu nie może się powstrzymać. Który? Jest za mało.
do tyłu główka, patrzymy na dół i w tym momencie najlepiej nam się oko układa. O tak, tak, ten cień co będzie. Wszystkie są genialne. Ale wiesz jak to jest, jak się maluje, to tak, tego ci brakuje, tego ci brakuje, tego ci brakuje i teraz idziesz dalej. Generalnie makijaż jest bardzo prosty, tylko trzeba wiedzieć, w którym miejscu, który cień nałożyć. I, ale też umówmy się, to jest jedna technika przy wszystkich makijażach, bez względu na trendy, bez względu na porę roku, umówmy się, tak naprawdę chodzi o budowę, kształt oka. Tak? No. Linia rzęs, ruchoma powieka, załamanie powieki. I cały czas bazujemy na tych trzech punktach. Ale możemy na przykład dać matowy cień na całą powiekę i wykończyć dosłownie gdzieś tutaj w kąciku, na przykład perłowym? Czy tak się można, nie powinno? Można. 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 Teraz, uwaga, jedziemy z tym kawałkiem właśnie, który mieliśmy wziąć. Czyli tak, ten. Czyli tym. Mhm. Robię takim pędzelkiem pracy do detali. I teraz, uwaga, tusz. Tuszujemy rzęsy, bo generalnie tak naprawdę w tym makijażu już jest koniec, tak? Nie tak. Nakładamy więcej. Można byłoby dać na przykład przy tych kolorach białą kredkę do środka oka, ale takiej kredki nie mamy. Także takiej kredki nie dołożę. Ale poczekaj, myślisz, że taka biała kredka byłaby dobrym rozwiązaniem przy takim jesiennym makijażu? Przy takim fajnie by wyglądało. Coś oko innego. Takie inne, ale a może zamiast białej kredki dać na przykład beżową? Wiesz co, generalnie jeszcze, ja, wiesz co ja bym dał? No, ja wiem, czarną. No właśnie. Mhm. To cały Paweł, słuchajcie. Mm. Tak, ja wiem. Ale no dobra, czarną może damy można... czarną. Poczekaj, nie. Damy czarną nie kredkę. Damy, nie damy czarnej kredki, ale chcemy podkreślić, że czarna kredka będzie świetnym rozwiązaniem na wieczór. Tak. I wtedy będzie można świetnie właśnie trochę wzmocnić ten efekt. Kurde, ona pięknie wyglądała na dzień, wiesz? Słuchajcie, no Paweł mnie tutaj namawia, namawia. Dawaj tą czarną kredkę. Idziemy. Idę po czarną kredkę. No, to jest to. No to co, tuszujemy. Tuszujemy, słuchajcie, tuszujemy nowym tuszem do rzęs. Uwaga, dadam. Sanchez Rabel. To jest nowy tusz Estée Lauder. O, tak wygląda. Ma taką szczoteczkę. Bardzo cieniutką. Bardzo cienką szczotkę. Mhm. Tak. No i co? Namioczko? Teraz takie drobne poprawki. W momencie, kiedy mamy rozświetloną powiekę, dobrze jest wziąć sobie pędzel do detali, puder. I tym pudrem, o w tym miejscu, delikatnie nałożyć taki cień właśnie, albo puder matujący. Bo cała powieka jest rozświetlona, a nie chcemy, żeby tutaj aż tak dużo było tego rozświetlenia. Super, mamy. I teraz co? Usta. Last touch. Tak, bo brewki zostawiamy raczej naturalne, tak? Ty masz ładny kształt brwi, nie trzeba je domalować, przemalować. Bardziej na wieczór to można by było zrobić. Aczkolwiek trochę mogę żelem coś tak, tam zrobić. Tak, ale to na samym końcu, dobrze? Dobra. To teraz skupmy się na ustach. Na usta wybraliśmy sobie dwa produkty. Będzie to kryjąca pomadka Liquid Lip. To na pewno znasz. I nowość, nowy błyszczyk. Jeszcze go nie ma, ale lada chwila się pojawi. Nie pokazujmy go, chociaż poczekaj, zdradźmy numerki tych pomadek. Mamy tak. Pomadka będzie 101, Naked Ambition, a błyszczyk jest to 102, Peach Chill. No patrz jak się udało finalnie dobrać. On bardzo szybko zastyga. Tak, on jest w ogóle bardzo komfortowy. Tak. To jest tak jakby do wypełnienie czerwieni warkowej ust. To jest mega, tak w naturalnym kolorze. To uważam, że każdy powinien mieć. Czy sobie życzysz na całe usta, czy tylko tak lekko? Nie, tak, taki żeby tak, tylko dać taki tak. Delikatnie, po prostu po włosku. We
Mamy? Mamy. Mamy. Nie, rozświetlacz jest absolutnie niezbędny, czy mogę powiedzieć. Pięknie to wygląda. Pięknie. Widzieliście to? Widzieliście to? No dobrze, kochani, jak widzicie, jesteśmy już po. Paweł, bardzo Ci dziękuję za ten przepiękny makijaż. Ja również bardzo dziękuję. Będę go dzisiaj nosić z dumą cały dzień. I nie wiem, czy go zmyję. Nie no, żartuję, oczywiście pewnie, że go zmyję. Chciałam się Ciebie tylko jeszcze zapytać. Z takich jesiennych trendów, co polecasz Ty? Ja? Tak. Co ja polecam? Słuchajcie, na pewno warto jest jednak bawić się okiem, tak jak u Anity troszkę wzmocniliśmy. Ja uwielbiam ten efekt jesienią, bo to jest takie oko, które zawsze się obroni. Dlatego warto jest mieć czarną kredkę, brązową kredkę czy burgund, wszystkie te kolory i można nakładać na linii wodnej, dlatego że w palecie zawsze macie najciemniejszy cień i tym cieniem można sobie wszystko pięknie wyrównać. Także oko, oko, jeszcze raz oko. Jeżeli chodzi o usta, dobrze jest mieć czerwień, tak, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej. Natomiast warto jest mieć błyszczyki i wszystkie te produkty pielęgnacyjne do ust, żeby te usta były mega nawilżone, mega odżywione. Jednak stawiamy na to, żeby to oko miało takie barwy jesienne, a tak, usta były dobrze wypielęgnowane. Dokładnie. Nawet jeżeli usta i oczy będą się lekko błyszczały, nie ma problemu, bo my dzisiaj też tutaj użyliśmy takich produktów. A jeszcze, Paweł, powiedz mi, a rozświetlacze jesienią? Rozświetlacze można użyć, natomiast powiem szczerze, że ja jakoś tak... Bardziej rozświetlone oko? Tak, bardziej bym rozstawiał na oko. Takie błyszczące, tak, coś tak, takiego. Tak. No dobra, kochanie, to teraz już znacie kilka trików Pawła, kosmetyki, które użyliśmy do dzisiejszego makijażu, jak Paweł wykonał ten makijaż. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że znowu z udziałem Pawła będziemy tworzyć kolejny piękny makijaż. Także trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa! Buziaki. Do zobaczenia. No. Nie wytrzymam. To się wytnie. Weź, bo zaraz wyskoczę na balkon i przegonię. Dawaj tu.